Cześć dzieciaki, nazywam się Sandra Dąbkowska. Witam Was na Polanie Kultury, Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Orzeszu. Dzisiaj chciałabym zaprezentować Wam książeczkę z serii Świnka Pepa pod tytułem Lot balonem do wypożyczenia u nas w bibliotece. Zapraszam Was teraz do posłuchania. Pewnego dnia na placu zabaw odbywał się festyn. Pani Królik prowadziła loterię i zachęcała wszystkich do udziału. Do mnie, zapraszam, każdy wygrywa, a główną nagrodą jest lot balonem. Jej, bardzo chciałabym wygrać, westchnęła Pepa. Poproszę jeden los. Bardzo proszę, Pepo, wylosuj, powiedziała pani Królik. Mam czerwony, stwierdziła Pepa. Gratuluję, czerwony los wygrywa lot balonem, ogłosiła pani Królik. Hurra, ucieszyła się Pepa. Pani Królik założyła lotnicze okulary i zapytała. Ilu pasażerów z nami leci? Jest nas czworo, odpowiedziała mama świnka. I jeszcze mój miś Teddy, zawołała Pepa. I pan dinozaur, dodał George. Czyli mamy w sumie 6 pasażerów. No to startujemy. Olinowanie mamy, wszyscy pasażerowie na pokładzie. Paliwo jest, możemy lecieć, zawołała pani Królik. Widzę, że zna się pani na rzeczy. I jest pani doświadczonym pilotem, stwierdził tata świnka. Niezupełnie, ja też po raz pierwszy w życiu lecę balonem, oznajmiła z uśmiechem pani Królik. Trzymać się! Pani Królik podgrzała powietrze, by balon mógł wszystko wysoko się wznieść. Balon powoli wzbił się w powietrze. Gdy przelatywał przez chmury, wkoło zrobiło się zupełnie biało, a potem wszystkim ukazał się wspaniały widok. Jej, westchnęła z zachwytem Pepa. Po czym zwróciła się do misia Teddy'ego. Zobacz, jakie wszystko na dole jest małe. Tylko uważaj, Pepo, żebyś nie upuściła Teddy'ego, zdążył powiedzieć tata świnka, gdy Pepa zawołała, mój miś wypadł. Na szczęście pani Królik wiedziała, co robić. Nie ma co się denerwować, proszę się tylko mocno trzymać, zaraz go uratujemy. Po chwili balon zaczął obniżać lot, a gdy był już tuż nad ziemią, wszyscy pasażerowie zaczęli wypatrywać maskotki. Jest, widzę go, zawołała Pepa. A tata złapał Teddy'ego balonową kotwicą. Uratowałeś go, ucieszyła się mała świnka. Gdy miś znalazł się z powrotem w balonie, wszyscy tak bardzo się cieszyli, że nikt nie spostrzegł, dokąd lecą. Trzymajcie się, drzewo przed nami, zawołała pani Królik, po czym balon utknął na drzewie. Najpierw mój miś wypadł z balonu, a teraz my utknęliśmy w balonie. Jak się stąd wydostaniemy? Zapytała Pepa. Dobre pytanie, Pepo, stwierdził tata świnka. A gdzie my jesteśmy? Zastanawiała się pani Królik, patrząc na mapę. Kiedy Pepa rozejrzała się wokół, wszystko wydało jej się znajome. Przecież to dom babci i dziadka świnek, zawołała. Babciu, dziadku, jesteśmy tutaj na drzewie. Coś podobnego, zawołał dziadek świnka z niedowierzaniem. Jak się tam znaleźliście? Wygrałam lot balonem na loterii, a potem upuściłam misia i utknęliśmy. Teraz nie możemy stąd zejść, powiedziała Pepa. Przyniosłem drabinę, chyba to pomoże, powiedział dziadek świnka i oparł drabinę o kosz balonu. Gdy wszyscy bezpiecznie zeszli na dół, dziadek powiedział, co za wspaniała przygoda. Pepo, spełniło się twoje marzenie o locie balonem. To prawda, zawołała Pepa. A my mamy dla was tylko ciasto czekoladowe, stwierdziła babcia. Wspaniale, to spełnienie mojego marzenia, bo najlepsze na świecie jest ciasto babci świnki, zawołał tata.